Adam, jak się czujesz po wygranym meczu z Piotrkowianinem i 8 rzuconych bramkach? A dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. Wszystko jest w porządku. Coś więcej może? No, zadowoleni jesteśmy na pewno z wygranej i z tej inauguracji, że tak się dobrze to dla nas potoczyło i rozpoczęliśmy zwycięstwem. Zdobyliśmy 3 punkty, ale już patrzymy na kolejnego przeciwnika i chcemy przywieźć punkty z następnego wyjazdu. No właśnie, z Kwizynem na turnieju Matuszaka wygraliście może niełatwo, ale na pewno zdecydowanie myślisz, że podobnie może być teraz w niedzielę w Kwizynie? Na pewno to będzie inny mecz, ale no, jesteśmy zmotywowani, zmobilizowani i na pewno przekonani w swojej siły, więc będziemy walczyć jak najbardziej o zwycięstwo i przywiezienie 3 punktów z Kwizyna, z trudnego terenu, trzeba podkreślić. Piotrkowianinem, mimo że to był wygrany mecz, na pewno wszystko nie było różowe. Co twoim zdaniem Chrobry powinien zmienić w swojej grze? Nad czym popracować bardziej? No, na pewno moglibyśmy jeszcze z kilku piłek zdobytych w obronie pociągnąć kontrę i pokusić się o łatwiejsze bramki. Myślę, że w obronie było dość dobrze. Mam nadzieję, jak powtórzymy taką samą dobrą grę w obronie w Kwidzynie, to jesteśmy skłonni wygrać tamto spotkanie. A twoim zdaniem czego musicie się najbardziej obawiać w grze przeciwnika? Na pewno mają dograne te sytuacje dwójkowe, gdzie rozgrywający gra mocno z kołem i myślę, że temu się musimy najbardziej przeciwstawić. Mecz w niedzielę o godzinie 13:00, to wsparcie kibiców takie mentalne w tym momencie chyba się przyda. N-Sport Plus, ten mecz będzie transmitowany, może namów kibiców, żeby mocno trzymali kciuki. Jasne, zapraszam wszystkich kibiców i sympatyków piłki ręcznej, sympatyków Chrobrego Głogów przed telewizory w niedzielę o godzinie 13:00. Zapraszam na mecz i gorący doping dla nas.